Jak ja żałuję, że nie wiedziałam tego wcześniej. Często tak myślisz, projektorze, o tych wcześniejszych latach twojego życia, kiedy nie znałaś czy nie znałeś jeszcze human design i wiele tych typowo projektorskich cech, które teraz akceptujesz, bo wiesz, że jesteś projektorem, wcześniej jako nastolatka czy może jako dwudziestoparolatka negowałaś. Albo wręcz myślałaś, że coś z tobą jest nie tak? Ja tak miałam i dlatego dzisiaj chcę się z tobą podzielić właśnie kilkoma takimi rzeczami, które chciałabym wiedzieć wcześniej w moim życiu. Myślę, że pomoże to tym z was, którzy mają 20 parę lat i mogą już teraz żyć w zgodzie ze swoim typem Human Design, a może też pomoże rodzicom, którzy mają dzieci projektorów i będą mogli dzięki tym kilku kwestiom, wiadomo, to są tylko przykłady i idealnie byłoby porozmawiać na sesji, ale myślę, że te kilka przykładów już pozwoli ci spojrzeć na twoje dziecko projektora trochę z innej perspektywy. Nie ma tutaj żadnego porządku ważności, po prostu to jest w takiej kolejności, w jakiej do mnie to będzie przychodziło teraz i zobaczymy. Więc chciałabym wiedzieć wcześniej o tym, że moim darem jest uwaga, jaką daję drugiej osobie i będąc w towarzystwie, czy to jeden na jeden, czy w grupie, jest okej, jeżeli nie mówię nic. Bo obecność twoja, projektorze, już robi różnicę. Twoja uwaga już robi różnicę. Nie mówię już nawet o prowadzeniu, ale po prostu o tym, jak ty słuchasz i jak kształtujesz w sposób naturalny przestrzeń dla drugiej osoby i jak sprawiasz, że druga osoba czuje się w twoim towarzystwie. I to jest twój ogromny dar i ty nie musisz mówić. Ty nie musisz za dużo mówić. To, że jesteś, że słuchasz, robi ogromną różnicę. Kolejną taką rzeczą jest na pewno danie sobie pozwolenia na odpoczynek. Ja, kiedy byłam młoda, jeszcze mając kilkanaście lat czy dwadzieścia parę, bardzo często zarzucałam sobie, że szybko się męczę, albo kiedy jakby odrzucałam na bok tą myśl, że jestem zmęczona i jakby kierowana tą moją zdefiniowaną wolą dostarczałam, robiłam i działałam, to potem często padałam, tak? Miałam potrzeby spania i wydawało mi się, że coś ze mną jest nie tak, bo ja nie jestem w stanie nadążyć. A nawet jak udaje mi się nadążyć, to potem właśnie dużo śpię. A to jest natura projektora znowu, raczej powinnam powiedzieć, bo projektor nie jest tu stworzony do tego, żeby działać. Działać mają generatorzy. Ty, projektorze, jesteś stworzony tutaj do tego i masz obserwować, masz prowadzić. I przebywając większość czasu w towarzystwie generatorów, w sposób naturalny od czasu do czasu będziesz potrzebować odpoczynku, będziesz potrzebować dystansu, będziesz potrzebować swojej przestrzeni i samotności, bo twoje centrum sakralne jest niezdefiniowane i w związku z tym twój system nie jest w stanie
zarządzić taką ilością energii, którą często czujesz, przebywając w towarzystwie generatorów i manifestujących generatorów. Ja już tak, może żeby nie mówić jedno i drugie, to będę mówiła o generatorach, a wiadomo, że to chodzi też, obejmuje manifestujących generatorów. Więc tak, zaakceptuj, że odpoczynek, potrzeba samotności i potrzeba przestrzeni to jest część Twojej natury i absolutnie nie jest z Tobą coś nie tak, tylko Ty tak masz i tego potrzebujesz. Jeżeli sobie to dasz, to tylko wtedy będziesz w stanie jakby wypełnić swoją rolę, bo zmęczony projektor nie widzi tyle, nie czuje, nie ma siły na obserwację, nie ma siły na przestrzeń, na właśnie na bycie dla innych, a nawet jeżeli robi to na przykład w moim przypadku kierowany właśnie zdefiniowanym centrum woli, to potem jest bardzo dużo zgorzchnienia w życiu takiego projektora, więc daj sobie na to przestrzeń. Co jeszcze jest ważnego, to jest to, projektorze, żebyś zaakceptował, że często, niezależnie od wieku, wiesz i widzisz więcej niż osoby starsze od ciebie. Że często wiesz i widzisz więcej niż autorytety, niż nauczyciele, niż autorytety. Myślę, że to jest właściwe słowo. Wiadomo, że masz się tym dzielić wtedy, kiedy jest na to przestrzeń, kiedy idealnie jesteś zaproszony, zapytany. Ale mówię to po to, znowu, żebyś zaakceptowała, czy zaakceptował, że może często się tak zdarzyć, że to, co ty widzisz, twoje obserwacje, twoje przemyślenia są dramatycznie inne od tego, co uważa większość, czy uważają autorytety, co uważa rodzina, rodzice na przykład. I nie odbieraj sobie tego, nie umniejszaj sobie znowu, że coś jest z tobą nie tak, bo ty tak masz. Ty zawsze będziesz widzieć i zauważać więcej niż inni dookoła ciebie. Myślę, że ta sytuacja najczęściej, taka najtrudniejsza jest właśnie w relacji z rodzicami i z nauczycielami, dlatego tak ważne jest, żeby rodzic wiedział, że ma dziecko projektora, bo może bardzo dużo dowiedzieć się od tego dziecka, jeżeli da mu uznanie, zaprosi go i pozwoli mu na to, żeby podzielił się ten projektor, młody projektor swoją wiedzą, swoją mądrością, swoimi obserwacjami. Co jeszcze? Wzajemność w relacjach. Ty, projektorze, dajesz, tak jak powiedziałam na początku, dajesz swoją obecnością już bardzo dużo, swoją uwagą, o, może nie obecnością, tyle to, co uwagą. I masz taką naturę, że dajesz innym bardzo, że oni czują się, rozmawiając z tobą, czują się w centrum uwagi, czują się, te osoby czują się słyszane. I bardzo ważne jest to, żebyś otrzymał to wzajemnie. Żebyś otrzymał uznanie, żebyś otrzymał uwagę, żeby słuchano ciebie. Bo jeżeli jesteś w relacjach, w których tego nie otrzymujesz, to nie są relacje dla ciebie. To są relacje, które zabierają ci coś, w którym tylko ty dajesz, a nie otrzymujesz tego w zamian. I zwłaszcza jeżeli masz naście lat albo 20 parę lat, myślę, że
może być ci trudno właśnie zadbać o to, żeby dostać wzajemnie to, co ty dajesz. A takie relacje po prostu nie są dla ciebie, nie są nie chcę powiedzieć warte twojego czasu, ale bardziej powiedziałabym warte twojej energii, której, jak wiesz, nie masz za dużo, więc powiedziałabym to takiej 18-letniej czy 20-paroletniej Kasi, żeby nie bała się weryfikować swoich znajomości, żeby stawiała siebie na pierwszym miejscu i w momentach, kiedy zauważa po raz któryś z rzędu, że jednak w tej relacji nie otrzymuje tego, co daje, to żeby nie bała się, i mówię też do ciebie, projektorze, żebyś się nie bał kończyć tych relacji albo mówić o tym, że nie czujesz się widziany, nie czujesz się uznany. Zwłaszcza jeżeli to jest taka relacja, powiedzmy na przykład, wyobrażam sobie związek małżeński, prawda? To nie jest tak łatwo z niej wyjść, więc może warto powiedzieć, że czujesz właśnie, że czujesz się niewidziana czy niewidziany, niesłyszany. Dwie rzeczy jeszcze na mojej takiej wstępnej liście były. Pierwsza to jest natura. Ważne jest to, żeby od najmłodszych już lat spędzać jak najwięcej czasu na łonie natury, jeżeli się jest projektorem. Ja to widzę dopiero teraz, jakie to jest ważne, bo ja przez lata w ogóle zaniedbywałam ten element, który jest bardzo wzmacniający dla projektora. Także od najmłodszych lat, czy jeżeli masz dziecko projektora, czy sam masz naście lat, czy 20 parę, to zadbaj o to. Zadbaj o ten regularny czas na łonie natury. Idealnie by było samemu albo w towarzystwie innego projektora, ale jeżeli nie da rady, bo wiadomo, że kilkunastoletniego dziecka no raczej nie wyśle się samego do lasu, to choćby w otoczeniu rodziców, gdzieś tam na oku rodziców, na przykład na spacerze, projektor, który ma dwójkę rodziców, powiedzmy, sakralnych, idzie po prostu sobie z przodu, tak, na spacerze w lesie, i to już da mu wzmocnienie energetyczne, to już mu pozwoli w jakiś sposób no, przeprocesować ten nadmiar energii, który jest w systemie i który potrzebuje jakiegoś ujścia, takiego uzdrowienia, to może za duże słowo, ale myślę, że ujścia, tak, i przeprocesowania. I ostatnią rzeczą jeszcze, którą chciałam ci powiedzieć, projektorze, to jest, żebyś był cierpliwy, szczególnie jeżeli chodzi o wybór twojej ścieżki zawodowej i pracy. Ja widzę ze swojego doświadczenia, że zawsze te najlepsza praca była dla mnie wtedy, kiedy ja zostałam wybrana i zaproszona. Tak było dwa razy i ja w tych miejscach potem czułam się doceniana, czułam się uznawana. Wiadomo, że to nigdy nie jest taki proces ciągły, bo mamy w danym miejscu zawsze różne sytuacje i różne okresy, ale generalnie patrząc właśnie z perspektywy, widzę, zresztą to, co się mówi, tak, że są te cztery obszary, gdzie musi być formalne zaproszenie dla projektora, czyli praca, mieszkanie, miłość i relacje takie przyjacielskie, i dokładnie to widzę na przestrzeni tego swojego życia zawodowego, że tam, gdzie byłam uznana i zaproszona i wręcz
jakby tak wyciągnięta, wyszukana przez osobę, która mnie zatrudniała. Tam było mi dobrze. Tam czułam się przez większość czasu uznawana. A tam, gdzie ja zainicjowałam i z poziomu właśnie takiego, że ja chcę, ja potrafię, to jest dla mnie, czyli myślę, że to było bardzo dużo z głowy i z emocji, które mam zdefiniowane, to tam nie było tego uznania. I mimo, że dawałam z siebie dużo, bo mam tą zdefiniowane centrum woli, to zawsze czułam, że jestem niewystarczająco dobra. Więc warto, projektorze, tutaj poczekać na to właściwe zaproszenie, bo to robi ogromną różnicę. Czy coś jeszcze ominęłam? Nie, myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, z którymi podzieliłabym się z młodszą Kasią, projektorem. Jestem bardzo ciekawa, czy masz jeszcze jakieś inne rzeczy, które teraz patrzysz z perspektywy czasu i myślisz sobie, szkoda, że tego nie wiedziałam wcześniej, że jestem projektorem i to jest moja naturalna cecha. Podziel się w komentarzu, chętnie posłucham, jeżeli coś takiego jest. A jeżeli chcesz wejść głębiej w tą naturę projektora, a nie byłaś u mnie na warsztatach dla projektorów, no to zapraszam na sesję podstawową albo rozbudowaną. Tam też właśnie ten element bycia projektorem, staram się w niego wejść głęboko, żeby cię wzmocnić, żeby ci pokazać troszeczkę kierunek, ale też dać informacje, które mam nadzieję zainspirują cię do tego, żeby żyć w zgodzie ze sobą. Nie wiem, czy się spotkamy jeszcze przed świętami. Jeżeli by tak nie było i nie miałabym weny, żeby nagrywać, czy energii, to życzę ci, żebyś spędziła, czy spędził te święta tak, jak jest najlepiej dla ciebie. Pozdrawiam.